Witajcie kochani, dzisiaj w nowym filmie. Już Oliwkę zawiozłam do szkoły, pogoda jest taka średnia, znowu pada, ale jest szansa na przejaśnienia, także mam dzisiaj plan ambitny. Jadę pozałatwić kilka rzeczy związanych z moim synkiem. Nie będę go brała ze względu na to, że kiedy nie trzeba, to go nie biorę. Wiadomo, to co się dzieje na świecie to jest jedno, on to jest drugie. Chciałabym jeszcze wstąpić do Rossmana, bo mam mega odrost na głowie. Generalnie włosy mi przestały rosnąć i teraz się cieszę, że po prostu jest jak jest i mi to w ogóle nie przeszkadza, bo generalnie bardzo długi czas miałam tą samą długość włosów, a ja zawsze przeważnie miałam długie włosy. Także teraz bardzo się cieszę, że w końcu ruszyły, ale no to jest właśnie ta tarczyca i to są właśnie te problemy z nią. W każdym razie, paznokcie są już zrobione. Jak widać, piękne są, znaczy mi się bardzo podobają. Ja tam nie lubię wyszukanych jakichś tam paznokci, czy jakieś, znaczy wiadomo, każdy ten, ale ja nie szukam, nie mam czasu nawet na to, tylko po prostu jakieś takie zwykłe zrobić paznokcie, żeby to ładnie wyglądało i tyle. Także zrobiłam. No bo już taki odrost był, że dramat. No i tak, muszę kupić farbę do włosów. Też chciałam iść do fryzjera, no ale fryzjerzy wszyscy zamknięci. W ogóle ze mną to pół biedy, ale syn, no i córce też przydałoby się podciąć włosy. Więc czekam, aż otworzą fryzjerów, ale w międzyczasie chciałabym ufarbować sobie już sama włosy. Więc wstąpię i zobaczymy, co upoluję, bo mam w domu jedną farbę, ale uważam, że ta farba jest beznadziejna. Może ją pokażę. Tą farbę zakupiłam w Rossmanie na promocji. My już czekamy na Oliwkę pod szkołą. Jak mogliście zauważyć, Alan naciągnął mnie na sklep Pepco. I jeszcze musieliśmy zaliczyć ten punkt ważny zakupów i kupić jakąś zabawkę. Byle jaką, ale żeby tylko było. Właśnie odebrałam córkę ze szkoły z Alankiem i co, korzystamy jeszcze z ciepłego powietrza, ze słoneczka, chociaż teraz zaszło za chmurki, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Widzicie tam tle, możecie zobaczyć, dzieci skaczą i się bawią, także niech korzystają, bo coś ostatnio sprawdzałam w internecie, no to ma się popsuć pogoda, ma być beznadziejnie. Więc korzystamy. Wiedziałam, że przegląd się kiedyś kończy. Tak myślałam, że właśnie teraz sprawdziłam, no i trzeba zrobić przegląd. Także ja nie wiem, czy wy też tak macie, że zapominacie o takich sprawach, o takich rzeczach technicznych, jeśli chodzi o auto. I też muszę po prostu umyć to, bo już jest takie brudne. To pojedziemy na myjnię i zrobimy to razem, ten przegląd. No bo tak słabo jeździć bez. Akurat takie rzeczy to mi wylatują z głowy. Ogólnie dużo rzeczy mam na głowie i muszę sobie zapisywać na tesiku, bo nie pamiętam.
będąc w Rossmanie, kupiłam sobie dwie maseczki nawilżające. Bardzo mam suchą cerę i tutaj szczególnie pod oczami, więc do tego sobie kupiłam płatki pod oczy z kwasem, z witaminami B3, CE, pantenol, wyciąg z nasion winogron i olej z kwiatów róży. I błyszczyk matowy, bardzo fajny odcień, super. Kupiłam sobie również farbę do włosów. Mam nadzieję, że może, znaczy, że pomoże, że się sprawdzi, że nie zniszczy tak bardzo włosów. Nie spodziewam się po niej zbyt wiele, ale bo to wiadomo, że to jest drogeryjna farba, nieprofesjonalna, ale mam nadzieję, że na ten moment coś tam zakryje i nie zniszczy tak bardzo włosów. Kochani, ja już się z wami żegnam. Oliwka śpi, Alan też. Jest troszeczkę już późno, bo po 22. I mam tylko zmyć makijaż i iść spać. Wszystko już tak jakby ogarnęłam. Kończę dzisiejszy vlog. I do zobaczenia, buziaki, pa!